собі намалюю другий світ, десь далеко на стіні, де ніхто не бачить. І тоді я порину в море сліз і на мить залишу всіх, нехай душа поплаче. І собі я помолюся за всіх тих, що борються за нас, тих, що смерть забрала. Muzyka też potrafi podnosić ludzi, ona potrafi wzruszać, opowiadać o wojnie w szczególny sposób. Ta działalność artystyczna, twoim zdaniem, w dobie wojny ma też znaczenie? Ma bardzo wielkie znaczenie, wiesz, bo ty wiesz, że my tylko gitar tam na wojnę przydaliśmy gdzieś, no nie wiem, sztuk 15 chłopakom. No. O takich starych gitar, no, żeby wiedziałeś, tu tam. I no, nasz naród ukraiński lubi muzykę. Kiedy zaczęła wojna, jak to było? Zaczęła wojna, no tutaj naprzeciwko mnie, wiesz, to jest więzienie. Myślałem, wiesz, te syreny były, stałem tutaj, myślałem, że to ktoś uciekł z więzienia, no. A to wojna. Ludzie z sumkami i gdzieś za tydzień, no, u nas na studii zaczęli dzwonić ludzi, żeby pomóc. My dzwoniliśmy tam na wschód, tam ich zabierali. Tam Siewierodonetsk, Lisyczansk, stąd zabierali. Tutaj my ich w Kijowie zostrzeczali, my ich. I do Lwowa. A ze Lwowa to już do Polski. Moi kolegi tam zajmowali się humanitarką też, jak to wszystkie Ukraińcy tam byli znajomi, kto z Italii, kto z Kanady, to wszystko szło przez Polskę. Ze Lwowa to tutaj woziliśmy, bo przecież to nic nie pracowało. Na początku wojny tutaj przyleciało, bo tu jest zawód Arczom, tutaj jest wojskowa частина. Tutaj ono przyleciało trzy razy. Po raz dwie rakiety, raz dwie, raz cztery rakiety. Tutaj jest, jeżeli wyjdziemy, to można tutaj znać, to wszystko widno. Ten rynek, ten bazar, tak, po polsku było, to wszystko zniosło było, to teraz go budowali. Narodu tu nie było, tylko wojsko i tylko blok pusty i dokument. A potem pomału przyjechali. Strach już nie był, strach był pierwszy jakieś 2-3 dni. Pokój dla ciebie to co oznacza? Na tych warunkach, kiedy już Ruski nie będzie miał czym wojować. Wojna nie zakończy się, kiedy zabierzemy i Krym, i Donbas. No bo no to zabierzemy te terytoria, a co dalsze? No przecież oni będą tymi rakietami hierać, no tutaj dalsze rakieta leci, no 1000 kilometrów. Trzeba, no żeby Ruski nie mieli czym strzelać i no żeby, ja nie wiem, co tam się stało w Rosji, no wszystko jedno, czy ona się rozpada, czy się, no ma nie mać zbroi, no i po wszystkim. I do domu wszystkich rodnych powierny, no a tych, co polegli, zabery do nieba. Tak życie minaje, забуваючи усіх, лиш живуть герої назавжди в нашій душі, де борець за правду, там патрон не холостий. Захисник вітчизни, ти навіки в нас живий.